Rok 1979. Papież Polak przybywa do swego kraju. Ta pierwsza pielgrzymka odnowi oblicze Polski, obudzi i podniesie naród. Umiłowani bracia i siostry, drodzy rodacy, ucałowałem ziemię polską, z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg niezbadanym wyrokiem swej opatrzności na stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której przybywam dzisiaj jako pielgrzym. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie, że od dnia mojego wyboru nie przestajecie mnie wspierać modlitwą, okazując mi zarazem tak wiele ludzkiej życzliwości. Dziękuję wam, żeście mnie zaprosili. Witam w duchu i obejmuję sercem każdego człowieka żyjącego na polskiej ziemi. Jakież uczucia budzi w moim sercu melodia i tekst polskiego hymnu narodowego, którego przed chwilą wysłuchaliśmy z należną czcią. Dziękuję wam, że temu Polakowi, który dzisiaj przybywa z ziemi włoskiej do Polski, towarzyszy na progu jego pielgrzymki po Polsce ta melodia i ten tekst, w którym stale dochodziła i dochodzi do głosu niestrudzona wola życia narodu, póki my żyjemy.